rybackie, pomocy straży cieplarnej i marynarki wojennej. Flight 611 was 55 km. Lot 611 zniknął z radarów 55 km od tajwańskiego wybrzeża, na północ od wyspy Penghu. Ratownicy znajdują unoszące się na salach fragmenty wraku. Najpierw spostrzegliśmy pozostałości samolotu. Koła podwozia, serwetki i sztućce. Szczątki maszyny są rozsiane na ogromnym obszarze. Niektóre przedmioty spadają nawet 100 km dalej w centrum Tajwanu. Poszukiwania trwają, a tajwańska Rada Bezpieczeństwa Lotnictwa wszczyna dochodzenie w sprawie katastrofy 22-letniej maszyny. To 747-200 dostarczone 2 sierpnia 1979 roku. Na jego czele staje dyrektor wykonawczy Rady Kei Long. Centrum dowodzenia założone. Odejdź. Poważny wypadek zdarzał się tam średnio co 4 lata. To dochodzenie było zdecydowanie najtrudniejsze. Między innymi dlatego, że wrak spoczął na dnie. Trwają poszukiwania rozbitków. Na pokładzie było 225 osób. Nikt nie przeżył. Zwłoki bada się i identyfikuje na cegu. Kotek. Śledczy rady lecą na Tajwan. Ich pracą kieruje z Waszyngtonu John Delisi. Mamy doskonałe stosunki z tajwańską Radą Bezpieczeństwa Lotnictwa. Wiedzieliśmy więc, że chętnie przyjmą naszą pomoc, że o nią poproszą. Śledczy muszą się dowiedzieć, dlaczego udany model samolotu, lecący na doskonale znanej trasie, po prostu runął do morza. Boeing 747 to najpopularniejszy duży odrzutowiec, który przewiózł miliony pasażerów i pokonał miliardy mil. Byliśmy bardzo zaniepokojeni. Dzień dobry. Ciekaw jestem, co dla mnie macie. Nowoczesny radar naziemny śledził krótki lot 611. Powinien dać inspektorom o wiele dokładniejszy obraz niż radar kontroli ruchu powietrznego. Kei Yong znajduje pierwszy ważny ślad. Radar notował wznoszenie się Boeinga do poziomu 10,5 km. Tam nagle sygnał lotu 611 się rozdzielił. Wyraźny rozpad. W tym momencie na radarze pojawiły się 3-4 duże części wraku, które zaczęły się rozpadać, zanim runęły na ziemię. Wiedzieliśmy już, że samolot rozleciał się w powietrzu. Kotek. Eksperci muszą znaleźć przyczynę rozpadnięcia się Boeinga. W grę wchodziło wiele teorii na ten temat. Wiedzieliśmy, że zdarzyło się coś groźnego i to nagle, bez ostrzeżenia. Dziennikarze zaczynają snuć ponure hipotezy o zestrzeleniu Boeinga. Chiny i Tajwan są na wojennej ścieżce. Chińczycy
Kotek, weź łapkę. Kotek.
syna dużej głębokości. Krukshanks zna wszystkie części Bowinza, lecz nigdy nie widział ich w takim stanie. Ich obraz z dna był dla mnie szokiem. Szczotki samolotu pojawiały się stopniowo w świetle robota. Aparat okrążał każdą z nich, pokazując je z różnych stron. Amerykanin pomaga Zajwańczykom odnaleźć konkretne części samolotu. Trzeba mieć określone umiejętności, żeby zobaczyć pogięty element i rozprostować go w swojej wyobraźni, określając jego umiejscowienie w samolocie. Trochę w prawo. Tak, cofnij. Jest. To na pewno skrzydło. Zaznacz. Zidentyfikowane części oznacza się współrzędnymi GPS. Po naniesieniu ich na mapę, śledczy widzą, że są rozproszone na obszarze 325 km kwadratowych. To łatwo będzie wytropić konkretne elementy. 25 dni po katastrofie zostają odnalezione obie czarne skrzynki. Jedna to rejestrator rozmów w kokpicie, druga zapisuje dane z komputera pokładowego. Każda może zawierać informacje na temat tego, co zaszło w ostatnich minutach lotu. Gdyby znajdowała się w nich odpowiedź, nie byłoby konieczności wyławiania następnych fragmentów wraku. Te dane mają kluczowe znaczenie. Gotowi? Zaczynają od analizy rozmów w kokpicie. Mają nadzieję, że piloci wspomnieli o zagrożeniu na pokładzie. Nagranie zaczęło się 10 minut przed startem. Przygotowania do startu przebiegały normalnie. Checklista postartowa. Załoga sprawdza układy i przeprowadza standardowe procedury kontrolne. To była doświadczona załoga. Kapitan i piloci mieli duży naród. Dynasty 611, pas 06, wiatr 050. Zgoda na start. Zgoda na start. Dynasty 611 przyjąłem. Startujemy. Decyzji. Rotacja. Klapy 5. Zielone. Klapy w górze. Eksperci słuchają nie tylko rowów. Sprawdzają, czy samolot nie wydawał jakichś dziwnych odgłosów. Rejestrator zapisuje wypowiadane słowa, ale również rozbieżności strukturalne wyłapywane z tła przez mikrofon. W kokpicie jest jednak... Uciekaj. Już. Maszyna się rozpada.